Rozwiąż równanie. X kwadrat minus ułamek o liczniku x kwadrat minus 4 i mianowniku x minus 2 równa się 4. Więc przed nami kolejne równanie wymierne. I jak zwykle rozpoczynamy od określenia dziedziny, czyli zapewnienia, aby żaden mianownik występujący w tym równaniu nie był 0, czyli x minus 2 musi być różne od 0, czyli x musi być różne od 2. To jest dziedzina naszego równania. No, to można robić tutaj na wiele sposobów, ale może najlepiej byłoby tutaj zacząć od takiego spostrzeżenia, że x kwadrat minus 4 to jest x kwadrat minus 2 do kwadratu i to jest x minus 2 razy x plus 2. Zgodnie z takim wzorkiem, że różnica kwadratów zapisuje się jako iloczyn a minus b razy a plus b. Czyli wracamy do naszego równania. X kwadrat minus x minus 2 razy x plus 2 przez x minus 2 równa się 4. Aha, czyli x kwadrat minus x plus 2 równa się 4. No i mamy tutaj równanie kwadratowe, ale może wygodniej jest, prawda, jak czwórkę przerzucimy na drugą stronę i jeszcze raz skorzystamy z tego wzoru, to zobaczymy, że nie będziemy musieli tutaj żadnych wzorów na równanie kwadratowe znać. Czyli odejmujemy 4 od obu stron i dochodzimy do... Lewa strona jest x kwadrat minus 4 minus x plus 2 równa się 0. Teraz korzystamy jeszcze raz z tego wzoru, który wypisaliśmy sobie tutaj. Mianowicie x kwadrat minus 4 to jest x minus 2 razy x plus 2 i mamy jeszcze minus x plus 2 i to jest 0. No to teraz możemy wyłączyć x plus 2 przed nawias. Prawda? Mamy tutaj z tych dwóch rzeczy wspólny czynnik. Możemy wyłączyć. Czyli dostajemy tak x plus 2 razy, i z tego tutaj zostaje nam x minus 2 minus 1. I to jest 0. Czyli x plus 2 razy x minus 3 równa się 0. I teraz po to, aby iloczyn był 0, wystarczy, aby jeden z czynników był 0. Czyli x plus 2 równe 0 lub x minus 3 równe 0, czyli dostajemy dwa rozwiązania, x równe minus 2 lub x równe 3. I to są rozwiązania naszego równania. No i znowuż dobrze jest, mając rozwiązania, sprawdzić, czy nie popełniliśmy gdzieś jakiegoś błędu, czyli wstawiamy do naszego równania oba te rozwiązania. Może przypiszemy równanie tutaj jeszcze. X kwadrat minus x kwadrat minus 4 x minus 2 równe 4. To jest nasze równanie. Wstawiamy x minus 2, czyli minus 2 do kwadratu minus minus 2 do kwadratu minus 4 podzielone przez minus 2 minus 2. To jest lewa strona. No, minus 2 do kwadratu to jest 4 minus 4 minus 4 przez minus 4. No, to jest 0.
I to jest 4, czyli rzeczywiście minus 2 spełnia. Jeszcze 3, czyli tak, 3 do kwadratu minus 3 do kwadratu minus 4 podzielone przez 3 minus 2. Czyli tak, to jest 9 minus, tu mamy 3 do kwadratu, to jest 9 minus 4 podzielone przez 3 minus 2, czyli 1. Czyli to jest 9 minus 5, czyli to jest 4. Czyli rzeczywiście również x równe 3 spełnia nasze równanie. Czyli nasze równanie ma dwa rozwiązania, minus 2 i 3.